Jak twoje przygotowania do programu Taniec z Gwiazdami? Słuchaj, przygotowań jeszcze nie ma, na razie są chyba psychiczne przygotowania. Treningi ruszają dużo później, więc jeszcze chwila. Czy ty w ogóle, Oliver, jesteś troszeczkę zazdrosny, że to nie ty będziesz na parkiecie towarzyszył Jackowi? To znaczy się zazdrosny? Nie, myślę, że nie. To znaczy się, to jest program, wiem, że to na pewno będzie profesjonalny tancerz, wiem, że na pewno będę na tej sali treningowej cały czas. Nie jestem zazdrosny, jestem mega podekscytowany, no i na pewno będę oglądać z pierwszego rzędu, jak mojemu misiowi idzie taniec. Wspólnie podjęliście decyzję o tym, że wystąpisz? Wiesz co, to było tak, że Oliver jako pierwszy się dowiedział, jako pierwszy chyba bardziej się ucieszył ode mnie. Ja byłem bardziej zestresowany niż on, po prostu skakał z radości. Więc chyba mogę powiedzieć, że wspólna decyzja, bo Oliver tak naprawdę pchał mnie do tego. Powiedział, żebym szedł, ja mu płakałem, że nie umiem tańczyć, on mówi, nauczysz się, nauczę ci kroków. No i tak w sumie chyba wspólnie. Tak to było. No zresztą to jest mega super okazja, to jest super program. Tym bardziej, że ja sam kocham taniec i właśnie tak sobie myślałem, że ewentualny przyszły pierwszy taniec, no to będziemy musieli pójść na lekcję, a tutaj już nie będziemy musieli pójść na lekcję, no bo będzie wyszkolony, więc idealnie. No właśnie, czy ty się czujesz trochę takim prekursorem różnych rzeczy w Polsce? Ojejku, wiesz co, już padło jakieś takie pytanie, czy prekursorem, no nie wiem, nie wydaje mi się, znaczy mogę tylko powiedzieć, że to jest taka trochę chyba natura buntownika się we mnie obudziła i wydaje mi się, że ludzie, którzy idą pod prąd i robią coś wbrew temu, co wszyscy od nich oczekują, tak samo właśnie przede wszystkim chodzi o to, że zatańczę z mężczyzną, to chyba są w stanie zmienić coś i chyba coś takiego jest. Po pierwsze, pierwszym programem Prince Charming, gdzie też tak naprawdę nikt nie wiedział, jaki będzie odbiór. No i teraz to, że jest Taniec z Gwiazdami, że nie idę po prostu utartym szlakiem i nie zatańczę z kobietą, a zatańczę z mężczyzną, więc może to coś zmieni i fajnie chyba. A wiesz już, kto będzie ci partnerował? Nie, to jest tajemnica, nikt mi nie chce mówić. A masz na przykład jakieś typy? Nie, nie mam, nie mam typów. Tak naprawdę powiedziano mi tylko, że będzie to mężczyzna, że jest świetnym tancerzem, tańczył w turniejach zagranicznych i w zasadzie to jest tylko tyle, co wiem. No dobrze, a czy wynegocjowałeś sobie jakąś gwiazdorską stawkę, czy pieniądze nie grały tutaj dla ciebie roli? O pieniądzach dżentelmeni nie dyskutują, więc pominę. No dobrze, to już na zakończenie, bo tak się zastanawiam, w tańcu są bardzo różne pozycje, jakieś obroty, podnoszenia, kto kogo. Masz na to pomysł, czy poddasz się w zupełności osobie, która będzie ustalała twoją choreografię? Wiesz co, z tego co wiem, jest coś takiego, jakby z racji tego, że umówmy się, w innych edycjach mężczyźni już tańczyli, były w ogóle jedno pary jednopłciowe. Polska chyba i Estonia są jedynymi krajami, w których nie było pary jednopłciowej w Tańcu z Gwiazdami. I jest coś takiego, że jak tańczy dwóch mężczyzn, nie ma kobiecych ani męskich kroków, jest coś takiego jak follow and lead, co podobno jest trudniejsze, ale nie ma typowych męskich i damskich kroków, więc wydaje mi się, że w tym przypadku będzie dokładnie tak samo. A z jakimi reakcjami się spotykasz na swój udział? Jest to na razie bardzo pozytywne i próbuję odpisać na wszystkie wiadomości, które dostaję na Instagramie, że to jest coś przełomowego, tak jak powiedziałaś, że fajnie, że coś takiego będzie i masa osób mówi, że po iluś latach wróci do oglądania Tańca z Gwiazdami tylko i wyłącznie dlatego, że będzie coś nowego. Jak myślisz, które miejsce zajmie Jacek? Pierwsze na pewno będzie kryształowa kula i będziemy tam razem z tą kulą. To na co wydasz w takim razie 100 000? Na wakacje.